Mówimy o całkowitym zadłużeniu branży budowlanej rzędu 4 miliardów 300 milionów złotych. Jeżeli rozłożymy to zadłużenie na spółki z jednej strony, a z drugiej strony firmy takie mniejsze, zwykle mniejsze, jednoosobowe, to spółki odpowiadają za 3 miliardy z tych 4 miliardów 300, a jednoosobowe firmy tylko za 1 miliard 300. Ale z drugiej strony spółek, tych, które są dłużnikami, jest tylko 6 tysięcy, a jednoosobowych firm 26 tysięcy. No i z tego oczywiście wynika, że przeciętny dług dużej firmy jest dużo, dużo wyższy niż przeciętny dług jednoosobowej firmy albo spółki cywilnej, bo tej pierwszej dużej firmy to jest około 520 tysięcy złotych, a długi mniejszych podmiotów no to jest rząd wielkości około 50 tysięcy złotych. Dosyć dynamicznie rośnie, ale cały czas jest to znakomicie mniej niż jeśli chodzi o te spółki duże. I jeśli chodzi o geografię, to taka można powiedzieć średnia krajowa odsetka dłużników w każdym województwie to jest około 5%, ale są województwa, które wychylają się in plus i in minus. I województwa, które są in minus, czyli tam rzadziej trafia się na dłużnika, to są takie województwa jak świętokrzyskie czy podkarpackie. Tam ten odsetek firm, które nie płacą, to jest około 3-3,5%. Natomiast z drugiej strony tego bieguna są województwa dolnośląskie oraz śląskie, gdzie to jest około 6-6,5% niesolidnych dłużników. Natomiast takie województwa duże, jak na przykład mazowieckie, łódzkie, czy też również wielkopolskie, zachodniopomorskie, są gdzieś blisko tej średniej 5%, czyli jedna firma na 20 nie płaci. Natomiast to, co my widzimy, to widzimy przede wszystkim, że niezależnie od wielkości firmy trzeba firmy sprawdzać, ponieważ na dłużnika można natknąć się nawet w najlepszym województwie. Na przykład wiemy, że ta firma rekordzista, która wygenerowała najwięcej niespłaconych kredytów i faktur, to jest firma z województwa całkiem dobrego, województwa łódzkiego, ma 157 milionów złotych długu. Także zachęcamy każdorazowo do sprawdzania swoich kontrahentów.